Siemanko, siemanko po mojemu, czyli Dawid Kanik z tej strony. Moi drodzy, jak w tytule, a powiem to dosyć dosadnie, spierdoliłem przed koronawirusem do lasu, spierdoliłem przed tą całą negatywną szopką, która wokół tego się wytworzyła i tak dość spontanicznie podjąłem decyzję, że pakuję się i idę sobie pobiwakować trochę w las. I teraz tak, jeżeli obecna sytuacja doprowadzi do kolejnego kryzysu finansowego, no to koronawirus będzie idealnym kozłem ofiarnym. No bo przecież nie będzie winny temu ułomny system finansowy, w którym obecnie żyjemy. Banki centralne nie będą winne, rządy nie będą winne. Nie będzie winna inflacja, która jest sztucznie wywoływana i służy do dewaluacji długu. Długu wszystkich krajów. Ludzie nie zdają sobie pojęcia, co się tak naprawdę dzieje. Przeciętny Kowalski nie ma pojęcia, czym jest inflacja. Niestety, a inflacja jest niczym innym jak ukrytym podatkiem, który wszyscy płacimy. W Polsce inflacja oscyluje obecnie coś koło 4%, może trochę ponad. Nie pamiętam dokładnie, sprawdźcie sobie. I tyle ukrytego podatku płacicie. A największym beneficjentem kto jest tego? Rząd i budżet. Służy to dewaluacji długu, który jest gigantyczny. Świat jest gigantycznie zadłużony. Ktoś tam gdzieś na górze pociąga za sznurki i to wszystko tak ma być. Polska jako ostoja socjalizmu w ostatnich latach jest taką wisienką na torcie w stosunku do siły nabywczej pieniądza. Wydatki socjalne u nas są jednymi z najwyższych na świecie. Regulacja, gospodarka jest najbardziej uregulowana od lat. Opodatkowanie jest najwyższe od lat u nas. I musimy sobie zdać, że jeżeli wybuchnie duży kryzys, to bardzo, ale bardzo Polska to odczuje. Socjal u nas kwitnie, socjalizm u nas kwitnie, a ludzie sobie nie zdają z tego sprawy i dają się przekupić własnymi pieniędzmi. Co wiąże się z tym, że politycy coraz więcej będą musieli obiecać, żeby wygrywać kolejne wybory, więc zapowiada się zajebiście ciekawy czas. Koniec tego wywodu, zaczynam biwakować i proponuję wszystkim ludziom edukować się pod kątem finansowym, bo brak edukacji finansowej w naszym społeczeństwie jest fascynujący i przerażający. Trochę tak emocjonalnie podjarałem się tym moim wywodem, ale podszedłem do tego bardzo emocjonalnie, ponieważ to wszystko jest naprawdę fascynujące. Proponuję naprawdę się edukować, jak ten świat działa, czemu, dlaczego, po co to wszystko się dzieje. Koniec tego. Ja wracam do biwakowania. Wyłączyłem internet w telefonie. Zaraz włączam sobie jakąś fajną muzykę. Rozpalam ognisko, zaczynam biwakować, zaczynam chillować, zaczynam się odcinać od tego wszystkiego i zaczynam mieć wyjebane. Rozpalam sobie właśnie ognisko. W dzisiejszym odcinku nie będzie też żadnej muzyki w podkładach i tak dalej. Będzie tylko natura. Najlepszą rozpałką do krzesiwa kora brzozy, standardowo nie ma łatwiejszego chyba sposobu, żeby rozpalić ognisko w taki sposób.
Dzisiejszy biwak jest naprawdę taki dość niespodziewany, bo około 12 podjąłem decyzję, że idę, nie mam nic lepszego do roboty. Spakowałem się i poszedłem. A teraz właśnie gdzieś tu muszę zejść, żeby nabrać sobie wodę ze strumyka. Powerbank, kabel i telefon to jeden z ważniejszych elementów mojego biwaku dzisiaj, bo się rozładował podczas słuchania audiobooka. Jeśli do tej pory jeszcze... O cholera, mikrofon mi się opala. Się rozpaliło ognisko. Co ja to miałem powiedzieć? Trzymam to w ręce. Jeżeli do tej pory nie próbowaliście takiej herbatki z gałęzi świerkowych, czyli takie pędy, końcówki, wrzucić trochę do gotującej się wody, poczekać chwilę, aż się zaparzy, ja daję sobie łyżeczkę cukru do smaku, to jeżeli nie próbowaliście, to spróbujcie. Pewnie nie zasmakuje wszystkim, ale jest duże prawdopodobieństwo, że części z Was na pewno. Kolejna rzecz, jeżeli jesteście w takim miejscu jak ja w tym momencie, czyli dookoła rosną same buki, to spójrzcie do góry. Dlaczego? Ponieważ buki często lubią zrzucić sobie jakieś gałęzie, a one z reguły ważą sporo. No i dostanie w głowę jedną z nich na pewno nie należy do przyjemnych. No i jeszcze jedna rzecz, jeżeli trzymacie mikrofon z takim owłosieniem blisko ogniska, to uważajcie, bo jest łatwopalny. Ciemno jak? Dokładnie tam. Zaraz robię sobie kolację. Dorwałem na szybko kurczaka, jak wychodziłem z domu. I ziemniaki z masłem. Tego to już się nie mogę doczekać. Powiem Wam jeszcze o takiej sprawie, że fajnie, że mieszkam w takim miejscu, czyli w Beskidach, bo tak naprawdę 15 minut i jestem w samym środku lasu. Niektórzy jadą dziesiątki kilometrów, żeby znaleźć się w takim miejscu, a ja wychodzę z domu, po kilku minutach jestem w lesie, a po 15 w środku lasu, w którym jestem tylko ja i jakieś zwierzęta, żadnej innej żywej duszy. Ziemniaki rzucam w sam środek żaru, zagrzebię je trochę. Na pewno nie wrzucamy ziemniaków do ognia. Znaczy, możemy, ale ciężko później zjeść węgiel.
i tak przez jakiś czas będą się robić. Ziemniaki już gotowe. Coś mi się wydaje, że choćby dla tych ziemniaków warto tu było dzisiaj przyjść. Ale pachnie. To jest to. Przez ostatnią godzinę leżałem i patrzyłem się w gwiazdy. Czułem się jak takie prosie, które nie może się ruszać, bo aż tak się objadło. Jest piękne gwieździste niebo, ale to też zapewne oznacza mroźną, bardzo mroźną noc. Jak patrzyłem na prognozy, to ma być minus 7, więc to będzie jedna z chłodniejszych nocy tej dramatycznie słabej zimy. A ja się powoli będę zbierać, jest już po 22, nie zamierzam dzisiaj spać w lesie. Więc co dobre, powoli się kończy. Wracam już sobie do domu. Spakowałem się szybciej niż przewidywałem, bo jak odszedłem od ogniska, to okazało się, że jest naprawdę zimno. Mam nadzieję, że nie spotkam tutaj jakiegoś dzika, jelenia albo czegoś, bo jest mega ciemno. Ja tak spoglądam kątem oka, gdzie mam iść, żebym nie przywalił w jakieś drzewo. A jak szedłem na biwak, to przeleciały mi jakieś sarny przed nosem. Teraz może się obejdzie bez. Cóż, moi drodzy, trzymajcie się w ten niepewny czas. Kurde, nie wiem, gdzie mam iść. Trzymajcie się w ten niepewny czas. Nie dajcie się temu negatywnemu otoczeniu, które w te dni jest mega odczuwalne. I trzymajcie się zdrowo. Do następnego. Cześć.